nie mogę się opanować, nie mogę powitać Państwa tak bardzo serdecznie, że trudno sobie to wyobrazić, bo przecież od lutego się nie spotkaliśmy. Nie widzieliśmy się tak bezpośrednio, nie słuchaliśmy się nawzajem, nie przesyłaliśmy sobie wzajemnie emocji i naszych fluidów. To dla nas było trudne, myślę, że dla Państwa, mam nadzieję, że dla Państwa również, ale dla nas podwójnie, bo to jest nasze życie, nasza codzienność. Staraliśmy się oczywiście istnieć w mediach społecznościowych, ale proszę Państwa, co to jest słuchać muzyki online? To jest tak samo, jakbyśmy patrzyli na to, że ktoś zjada truskawkę online. No przecież nie czujemy ani smaku, ani aromatu. A dla nas muzyka daje ten aromat dopiero w sali koncertowej. I dzielimy się nim wspólnie. Państwo przesyłają swoje emocje, my swoje. I wtedy dopiero tworzy się to wielkie przeżycie i wielka miłość muzyczna. Koronawirus, który nas tutaj zaskoczył, spowodował duże zmiany i w kalendarzu koncertowym, ale również zaskakuje nas teraz, nawet w ostatniej chwili. W dniu dzisiejszym będzie inny solista wykonywać partię w koncercie Fryderyka Chopina i nie będzie koncertu e-moll, ale będzie f-moll. Po prostu dwa dni temu otrzymaliśmy informację, że pan Bożanow nie dojedzie do nas z Niemiec i zastąpił go, prosząc o zmianę tylko samego koncertu tonacji po prostu. Pan Tomasz Rytter, który jest zwycięzcą konkursu chopinowskiego na instrumentach historycznych. Młody, wspaniały talent. Myślę, że nie będziecie Państwo żałować, słuchając go. No i chyba to jest to najważniejsze. Nie, jeszcze jedno. Jeszcze jedno bardzo ważne, co zdarzyło się w tym półroczu, ponad półroczu, w naszym życiu, w życiu Orkiestry Amadeus. Otóż po 50 latach, dzięki pomocy Urzędu Marszałkowskiego, przeprowadziliśmy modernizację naszej siedziby. Tam, gdzie mieszkamy, gdzie codziennie prowadzimy próby, gdzie prowadzimy wszelkie administracyjne sprawy. Wreszcie mamy elegancką siedzibę. Nie będzie nam wstyd zapraszać naszych gości do tych pomieszczeń. Bardzo dziękujemy za tę pomoc. Poczekaliśmy na nią długo i udało się. A teraz zapraszam Państwa na, mam nadzieję, cały sezon, który będziemy z radością kontynuować Uniwersyteckiej. Zapraszam już za dwa tygodnie na kolejny koncert i mam nadzieję, że sprawimy Państwu dużo radości, bo my jesteśmy tutaj, Państwo jesteście tu, w Poznaniu. Dziękujemy Uniwersytetowi, Panu Rektorowi za 4 lata, za poprzednie lata goszczenia nas. Pani Rektor, będziemy wdzięczni, jeżeli będzie kontynuować tę współpracę z Amadeusem. I Państwa zapraszam, dziękuję z góry za przybywanie do naszej drugiej jakby sali. Dziękuję, do zobaczenia.